Nazwa zobowiązuje. Regionalni działacze partii Wiosna Roberta Biedronia w pierwszych godzinach kalendarzowej wiosny spotkali się z mediami na Starym Rynku w Łomży. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji Państwa. Wiosna kalendarzowa wczoraj zawitała do nas. Wiosna Roberta Biedronia jest tutaj dzisiaj u Państwa w Łomży. Nazywam się Paweł Krutul, jestem szefem sztabu w wyborach do Europarlamentu z okręgu trzeciego, czyli podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jutro odbywa się w Palladium w Warszawie konwencja Roberta Biedronia, gdzie zostanie przedstawionych 13 jedynek, które będą nas reprezentowały w wyborach do Europarlamentu. Następnie 9 kwietnia Robert będzie współprezentował jedynkę z naszego okręgu numer 3 w Białymstoku. Na tę konferencję serdecznie Państwa zapraszamy. To wybory bardzo ważne, wybory, które nam powiedzą na pytanie, czy chcemy Polskę konserwatywną, czy progresywną, czy chcemy być w Europie o takich treściach, czy też chcemy zniszczyć to, co do tej pory stworzono. Czy widzimy europarlamentarzystów w koalicji z Viktorem Orbanem, czy też nie? Bardzo ważną kwestią jest też to, żebyśmy wszyscy Polacy zrozumieli, że to nie są mało ważne wybory. Te wybory dokonane na najbliższe 5 lat będą skutkowały na kolejne 30 i to trzeba rozumieć. Ludzie muszą się obudzić i tutaj apel do pana Schetyny i do pana prezesa Kaczyńskiego. Możemy się nie zgadzać, możemy kłócić się, chociaż to jest wasza domena, ale z jednym się musimy zgodzić. Wszyscy musimy iść do wyborów, podjąć zdecydowane kroki ku temu, by Polska była demokratyczna, praworządna, tolerancyjna i bez wszelkich podziałów. Bliższe szczegóły programu i nazwiska kandydatów Wiosny do Parlamentu Europejskiego zostaną przedstawione wkrótce. Na razie działacze zbierają, także w Łomży, podpisy poparcia dla ugrupowania Roberta Biedronia.